Cześć, mamy. Dziś bardzo wcześnie rano. Musiałem aż światło zapalić, żeby tu cokolwiek było widać. Wczoraj tata skończył późną orkę, o 18 się zmieniliśmy. Skończył 21. Tak, 21 gdzieś mniej więcej. Więc zdążył mi tylko zatankować. Mi dzisiaj zostało jeszcze nasmarować pług i muszę przekręcić jeszcze dłuta, bo zaraz z tych dłut nic nie zostanie. Są już dość słabe, a tak to jeszcze by można było trochę na nich porobić. Jak ominiemy ten moment, w którym można je przekręcić, to już później blacha jest tak wytarta na tym dłucie, że już nie ma sensu go przekręcać i lepiej go nie ruszać, bo zaraz będziemy urywać tutaj śruby. Dłuto zgubimy i się skończy nasze oranie z dłutami. Jeśli mamy zapasowe, to dobrze, jeśli nie, to mamy, tak jak mówię, to oranie bez dłuta. No co, muszę brać się do pracy. Myślałem, że zacznę trochę wcześniej, ale są takie ciemne, gęste chmury, że nic nie widać. I tak musiałem sobie włączyć światło. No, trzeba się brać za robotę. No, lecę już na pole. Dopiero jak się rozjaśniło, zauważyłem, że traktor jest po prostu strasznie brudny. A nie wiem, wczoraj go chyba tacie trochę w lepszym stanie zostawiłem, ale tam jest w sumie takie błoto, że się to nie mieści w głowie. Zresztą filmy z orania tam, nie, z orania nie nagrywałem, ale jak wracałem z rozrzutnikiem, chyba z gnojem, to nagrywałem, jak było tam mokro w pewnym miejscu, co nagrywałem, co orałem. I rzeczywiście jest tam mokro. Teraz znowu. Jeśli chodzi o te dłuta przekręcone, strasznie długo mi się z tym zeszło, bo wyszedłem tam i było jeszcze sporo przed szóstą, półtorej godziny ze smarowaniem i przekręceniem tych dłut. Oczywiście nie obyło się bez trudności, gdyż tam jedną śrubę musiałem wycinać, a dwie kolejne już nie nadawały się z powrotem, żeby nakręcić, więc je po prostu wymieniłem. Żeby się już z nimi nie męczyć. Wczoraj zaczęte oranie, niby taki mały kawałeczek, jak tu widzicie, bo tam już jest droga i można było dokończyć, ale to jest dużo dłuższa odległość. Wczoraj przy tym oraniu już sobie policzyłem, ile minut w jedną stronę i wychodzi, że 8. Fakt, że są trudności po drodze. No ale w sumie te trudności to jest najmniejszy problem. Kolejną rzeczą jest to, że mam pustą łyżkę. A tata mi przekazał informację, że zawartość tej łyżki została gdzieś z tamtej strony pola. No i będę musiał się przemęczyć bez dociążenia przedniej osi.
przerwa, bo synek dzwoni. No i zapraszam na 8 minut jazdy, już trochę niecałe, bo tam z tamtej strony już wyjechałem trochę wcześniej. No i tak jak mówiłem, jest tu kilka przeszkód, ale generalnie cały czas się jedzie prosto. Nie traci się czasu na obrociach, tylko się jedzie. Jest to kolejny dzień orki, nie wiem, chyba już wspomniałem w poprzedniej części. Wczoraj też orałem, film jest tam sprzed 3 czy 4 dni poprzedni. W międzyczasie jeszcze byłem na koszeniu kukurydzy u wujka. Z tym, że niestety nie mam z tamtego dnia filmu, gdyż zgrywałem materiał i niestety kartę od kamery zostawiłem w adapterze przy komputerze. No już nie miałem skąd jej pożyczyć, ani skąd załatwić. Strzeliłem się dość późno, że tej karty nie mam. No już będzie po ptakach. Pole, po którym jadę teraz, pierwszy raz orzemy my. W zeszłym roku dostaliśmy właśnie, wzięliśmy, tak zwał, dzierżawę ten kawałek. I tutaj w tym miejscu było zasiane zimowe zboże oziminne, przyżyto. I dlatego tego nie oraliśmy. Zaorana była tylko ta część, tak jak tu widzicie, ona się oddziela. I tu był jęczmień jary i tą część już, że tak powiem, ja orałem. Teraz tu już jedziemy wszystko w ciąg i na całym tym kawałku, przez który jadę, będzie zasiane przężyto, przepraszam, pszenica. Na kawałku tym pierwszym, przed wjazdem na ten kawałek, czyli z tamtej strony drogi, tam raczej też jedzie pszenica, a przężyto jeszcze będzie tutaj za drogą. Z tym, że no, i tak już trzeba wszystko orać i tak, bo czas jest bardzo późny. O tej porze to my powinniśmy siać, a nie jeszcze bawić się w orki. Oranie już powinno być dawno zrobione, z tym, że no właśnie, pogody nie było. Było jeszcze na początku września koszenie. Sprawa wygląda jak wygląda. Dodatkowo wpadły nam 2-3 dni ujeżdżania kukurydzy. Już od kilku, a właściwie nawet kilkunastu lat jeździmy i ugniatamy tą kukurydzę u kilku osób, więc głupio im teraz też odmówić i nie ugniatać, no ale tego czasu jest mało. Całe szczęście, że w domu jesteśmy cały czas, albo ja, albo tata, więc można powiedzieć, że jeden traktor cały czas nie stygnie i cały czas coś na tym polu robi. Ostatnio jak ja jeździłem ugniatać kukurydzę, to tata 2 dni woził obornik.
Gnojowice. Ja tam jeszcze z rana, póki nie wyjechaliłem do koszenia kukurydzy, to jeszcze coś tam podciągnąłem i udało mi się jeszcze coś tam zaorać. No, do 2 hektarów maksymalnie, więc tak, tu trochę chwyciłem, tam trochę chwyciłem. Wczoraj taki typowy dzień, praktycznie cały orałem, chociaż właśnie mojemu koledze Kacprowi zdążyłem na chwilę pożyczyć Maksuma i miałem się brać dalej za oranie, z tym, że przyczepić tam pumę. I tylko ją zdążyłem umyć, a właściwie nie pumę, tylko rozrzutnik zdążyłem umyć. Poszedłem do domu zjeść, zadzwonił Kacper, że nie da się u nich kosić kukurydzy, bo jest zbyt mokro. Stanęła sieczkarnia, zakopał się jaguar, ten, który ostatnio zresztą widzieliście na filmie. Zakopały się ciągniki i po prostu odpuściliśmy. No i to jest ten kawałek, o którym mówiłem, że jest mokro. Skosić się tutaj nie dało. Zielsko porosło wyższe od zboża. No ale skosić się nie dało, nie znaczy, że się nie da zaorać. I z tym oraniem jakoś tam... jakoś tam idzie. Nie wiem, co będzie dalej. W takim sensie, czy uda się tutaj zasiać, czy się nie uda. Traktor generalnie jakoś tam przechodzi na tej skorupie, która jest pod warstwą tą orną. Zrobiła się taka chyba dość porządna podeszwa płużna i dlatego ta sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Tu widzicie, że woda stoi, bruzda, bo tu dzieli nam miedza. No jest po brzegi wypełniona wodą i tak jest od początku do końca tego pola. Oczywiście no tylko na tym kawałku. No i tak oto z prędkością praktycznie przez całe pole 8,4 na godzinę. Dojazd tutaj zajął mi 8 minut. Z dwiema małymi przeszkodami, mam tutaj na myśli te drogi, ale nie stanowią one jakiegoś tam większego problemu, gdyż no jednak to, że można przejechać przez to pole po całej długości, no daje dobre rozwiązanie. Już dalej nie dałoby rady, chociaż z tamtej strony, po drugiej stronie rowu też jest nasz kawałek, no ale właśnie przez rów trochę by mi było ciężko przejechać. No widzicie, mokro. Tu było to, chociaż już się woda nie zbiera. Pierwszy przejazd, jak dzisiaj robiłem, to w bruździe było trochę wody. Niedużo, nie tak jak tam, czyli że pełna bruzda, ale było. No wcale się nie dziwię. Wiecie, że ten traktor tam na tej bruździe tak ubrudził, no bo inaczej się nie dało. No, już jeszcze kawałek i złapię twardego. Dobra, udało się. Ale nie wiem, czemu musiałem gdzieś hamulec chyba nacisnąć, bo mi się rozłączyła blokada tylnego mostu. Jest 8,4. No generalnie, tak jak powiedziałem wcześniej, powyżej 8 całą drogę, mniej więcej z tą całą prędkością się przejeżdża. Na koniec
dzisiejszego odcinka. Chciałem jeszcze raz pokazać walkę w błocie. Dlatego odpalam, jak już jestem tutaj z tej mokrej strony na poprzeczniaku. Zła wiadomość jest taka, że woda będzie dalej, bo już pada znowu. W pierwszym korpusie to się tak zapchało, że nawet nie było mowy, żeby on cokolwiek przykręcił. No i zobaczymy, może w tą stronę pójdzie trochę lepiej. To odpuścić. Nie ma tutaj większego sensu się już z tym szarpać. Na jednym polu są dwa poprzeczniaki, na drugim jeden. Wystarczy. No i starczy na dziś. Tego paplania się w błocie. Kolejne pole już będzie trochę, czy trochę, no dużo lepsze. Już nie będę w to błoto wjeżdżał. Dokańczam tutaj od miedzy. I będę miał za sobą ten paskudny kawałek. A z mojej strony w dzisiejszym odcinku to tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Pozdrawiam Was. Rolnik z Doliny Świdra. Cześć.